Witam serdecznie, drogie wodniczki, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie tego tygodnia przygotowały dla Was. Lecimy. Co też za energie będą dla Was, drogie wodniczki. Odpoczynek, odbudowanie siebie, kapłan, 8 mieczy i 9 mieczy. Do góry nogami. Super. Bardzo mi się podoba energia czyszcząca. Słuchajcie, energia czyszcząca. Bardzo fajna energia. Tak naprawdę, czy jesteśmy po rekonwalescencji, po szpitalu, po rekonwalescencji, czy po rozstaniu, tak? Jesteśmy po jakimś rozstaniu, po przemyśleniach. Jesteśmy w energii kapłana po środku, czyli tak naprawdę jesteśmy mistyczni, tak? Mistyczni, coś tworzymy, wychodzimy tak naprawdę z 8. Dosyć tej 8. Dosyć tej 8. Mieczy, ona nas kuła w dupcie za mocno i trzeba teraz wyjść. I pozbywamy się tego tak naprawdę, bo mamy 9 mieczy do góry nogami. Słuchajcie, Wasza piękna karta. Najpiękniejsza karta dla mnie, czyli Wasza karta Wam przyświeca tak naprawdę, drogie wodniki. Wchodzicie w piękną swoją energię. Wprawdzie jesteście troszkę samotne, ale cóż, no, czasami tak to bywa. Szczególnie z wodnikami, jeżeli chodzi o wodniki, jesteście mało zrozumiane przez innych. Za mało mówicie, za dużo myślicie. Więc tak naprawdę inne myślenie, moi drodzy. Widzę to tak. Ale też chodzi, no, jesteście w pięknej swojej energii tak naprawdę, bo to jest, mamy tak, jest jakiś odpoczynek, niektóre z Was, czy są po szpitalach, czy są w tej chwili na wyjazdach, czy po wyjazdach, czy na wyjazdach, czy są na zwolnieniach, tak, ale jest takie odbudowanie siebie, ruszenie do przodu, jest nowa energia, jest nowiusieńka energia, mamy tego kapłana, czyli on tak naprawdę nam wskazuje, tak, my wchodzimy, my jesteśmy uduchowieni, to my jesteśmy być może dla innych, jesteśmy tymi kapłanami, tak? Jesteśmy osobami, które są decyzyjne, my mamy słowo mówione, my mamy słowo pisane, ale coś nam doskwierało, coś nam nie pasowało i pozbywamy się tego. Ja myślę, że to chodzi o główkę, o postrzeganie, czy postrzeganie siebie, czy partnera tak naprawdę. I tak, i myślę, że po części też i pożegnanie partnerów lub tak naprawdę zapomnienie, puszczenie partnera, byłego partnera w niebyt, tak? Bo jestem, wprawdzie jestem samotna, ale ja odchodzę już od samotności. Ta 9 mieczona już nie ma tak naprawdę zastosowania. I jest też dużo wodniczków w tym tygodniu, słuchajcie, fantazja, jeszcze raz fantazja, jest to pusta karta, tak? Ale tutaj odnośnie na przykład gwiazdy, natomiast jeżeli chodzi też o gwiazdę, o eremitę, która jest tutaj, no to jest sięganie tak naprawdę po swoje marzenia. To jest moja interpretacja, moi drodzy, że sięgamy po te kielichy w tym tygodniu, zaczynamy po nie sięgać, budzimy się do życia na nowo, coś nam się zaczyna, coś zaczyna się w główkach klarować, że dosyć tego tak naprawdę, tej samotności, czy ja chcę się stworzyć na nowo, czy jest to praca, czy to jest, no, to jest szeroko pojęte. Najbardziej mi się rysują związki. Przepraszam, muszę przymknąć. Przepraszam, momencik. Igor, ciszej. Najmocniej, bo mi się dziecię tutaj rozkrzyczało, rozbawiło. Najbardziej mi się rysuje tutaj, słuchajcie, energię partnerstwa, energię tak naprawdę lekarza, tak, lekarza, zdrówka, ale to jest takie wyjście, czyli tak naprawdę ja widzę, że ja z czegoś mogę wyjść, ja mogę z tego wyjść, bo mi gwiazdka przyświeca, ja już to po prostu czuję, mało tego, wiele z Was dostanie bardzo dobrą diagnozę, że koniec, jeżeli miałyście, nie wiem, czy było to coś złośliwego, niedobrego, to tak naprawdę od Was odchodzi i wchodzicie w swoją najpiękniejszą, słuchajcie, energię, zaczynacie się tworzyć, jest nawet jakiś pomysł na siebie i nie wiecie, że w tym tygodniu będziecie o tym marzyć, będziecie po to sięgać, a przynajmniej będziecie starali się zrobić pierwszy krok w tym kierunku, moi drodzy. Tak, też to widzę. Jeżeli chodzi o zdrówko, no to właśnie tym bardziej... Bardzo ładnie mi to pasuje. Jest to takie czytanie, takie typowo zdrowotne, bym powiedziała, bo to jest takie odbicie się, znalezienie siebie, odejście od stagnacji, odejście tak naprawdę od takiej izolacji od ludzi, odejście od depresyjności, od tego, że mi się nie wiodło, od tego, że były nie, że wcześniej były wyroki. Wyroki były dla mnie nieprzychylne. I koniec tego, bo zadziewa się tak, że ten wyrok jest dla Was, słuchajcie, przychylny w tym tygodniu. Nie wiem, czy chodzi o sprawy urzędowe, czy chodzi o sprawy sądowe.
ale ten wyrok w tym tygodniu jest dla Was przychylny, bo stoicie dumni, to tak naprawdę jesteście dumni, wchodzicie w energię, słuchajcie Królowej Mieczy i Asa, Jasa Denarów, czyli jesteście przezadowoleni, przeszczęśliwi, tak naprawdę jakbyście ugrali coś dla siebie bardzo, bardzo ważnego w życiu, słuchajcie. No i poza tym As Denarów, kapłan i gwiazda. No jeszcze ten remita, przepraszam, to jest troszeczkę tak, jakbyście byli odrobinkę samotni w tym, co robicie, w tym, jak działacie, jak podchodzicie, ale Wy się budzicie pięknie, bo mamy sąd ostateczny, tak? Czyli my się odbudowujemy, my coś zaczynamy, my coś tworzymy, my mamy po prostu chęć to stworzyć, tak? Mamy chęć stworzyć dosyć takiej stagnacji, dosyć takiego, nie wiem, czy to jest praca, bo to może być też, słuchajcie, i praca, że gdzieś byłyście, czy byłyście może tak, albo byłyście na zwolnieniu, tak, i wracacie do pracy i coś tworzycie, tak, bo chciałyście już wrócić do tej pracy, a nie mogłyście wrócić do tej pracy, a wracacie i coś tworzycie, sięgacie po marzenia. Jeżeli inwestycje, to na razie nie, moi drodzy, na razie poobserwujcie, popatrzcie, bo musicie wyjść z tych mieczy, naprawdę wyjść z tych mieczy, troszeczkę jeszcze podpoczywać, to tak jakby wejść na koło pracy, na koło finansów, na ten obrót. Musicie, moi drodzy, jeszcze odrobinkę, na chwilkę na to poczekać. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o zdrówko, no to pozbywacie się pięknie bałaganu, ósemki mieczy i wchodzicie, słuchajcie, w asa denarów i w siódemkę kielichów. Czyli tak naprawdę mogę już coś tworzyć, może mogę coś tam zaczynać. Jakieś pieniążki do mnie przychodzą z wyroków boskich, tak ogólnie pieniążki do mnie przychodzą. I cóż tu jeszcze? No nie widzę nic więcej, moi drodzy, na ten tydzień, bo to są piękne energie. Gwiazda Wam przyświeca, czyli tak naprawdę dla Was jest to tydzień odbudowy. Tydzień odbudowy jest to nas, mogę powiedzieć, że jest to na kole życia, bo mamy kapłana w centrum, czyli tak naprawdę odkrywacie swoje wewnętrzne guru, tak jak to się mówi, wasza podświadomość czy nadświadomość, to w zależności kto jak to nazywa, ale zaczyna bardzo ładnie energetycznie z Wami współpracować i tak jakby ten sąd ostateczny Was podnosił do góry, ta gwiazda by Wam dodawała naprawdę splendoru tej opieki i czujecie to tak jakbyście w tym tygodniu, moi drogie wodniki, bardzo ładnie to czuły. Wychodzicie z tej samotności, bym powiedziała, z tej samotności remity i z taką dostojną energią, słuchajcie, Królowej Mieczy, wchodzicie w nowy pomysł, w nowy tydzień, ale już z jakimś pomysłem tak naprawdę na siebie. Tyleż, moi drodzy, nie widzę nic złego. Macie siódemkę, słuchajcie, kielichów jako coś, co Wam pomaga w tym tygodniu, czyli sięgamy pomalutku po marzenia, odbudowywujemy się, moi drodzy, i sięgamy po marzenia. Czy są to osoby, czy jest to praca, czy powrót do pracy, czy powrót do zdrowia, moi drodzy. Szeroko jest to pojęte, weźcie to Państwo pod siebie, coś, co Was bolało po prostu w tym tygodniu. Odżywa to tak, jakbyście przetransformowały się niesamowicie mocno, odbudowały się, dostały kolejną szansę od losu, czy od ludzi, czy od losu, ale odbudowujecie się przepięknie w tym tygodniu, sięgacie, myślę, że zaczynacie sięgać po marzenia swoje. Tak też to widzę, pozdrawiam serdecznie, buziaczki, pa, hej.